Dziś rano polskie służby dokonały przeszukania mieszkania Zbigniewa Ziobry, a także jego najbliższych współpracowników. Mowa o Wosiu Romanowskim, a także Mateckim. Adam Bysiek, dzień dobry. Zapraszam po najnowsze informacje właśnie w tej sprawie. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Szanowni Państwo, dzisiaj wydarzyło się coś, na co myślę wszyscy czekaliśmy latami. Otóż polskie służby, polskie organy ścigania w końcu zajęły się prawdziwymi przestępcami. Dzisiaj z samego rana po godzinie 6 służby weszły między innymi do mieszkania Zbigniewa Ziobry. Jako pierwszy o tym fakcie dziś rano poinformował bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, także ściśle z nim związany i z jego partią Patryk Jaki, który nazwał rzekome przeszukanie rzekomym gangsterskim napadem. Oczywiście Jaki mija się z prawdą, ponieważ jak zwykle zapomina, że to na polecenie Ziobry niszczono życiorysy zwykłych ludzi, dziennikarzy, aktywistów i oponentów politycznych. Według mnie wreszcie stało się to, co powinno się stać. Stało się to, że przestępcy w Polsce, prawdziwi przestępcy, a nie wyimaginowani przez ziobrystów, są w końcu ścigani. Szanowni Państwo, mamy dla Państwa najnowsze informacje w tej sprawie. Dodajmy, że wieści o tym przeszukaniu pojawiły się dziś punktualnie po godzinie 9. My je potwierdziliśmy zaraz po godzinie 9.30 na zegarkach 10. Więc dosłownie kilka minut temu te najnowsze informacje do nas spływają. Mamy także potwierdzenie z prokuratury. Szanowni Państwo, jak czytamy, prokuratorzy prowadzą postępowanie i przeszukania w domach byłego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym byłego szefa resortu Zbigniewa Ziobry. Chodzi o śledztwo dotyczące środków wydawanych z podległego Ministerstwu Funduszu Sprawiedliwości. My od lat nazywamy go Funduszem Niesprawiedliwości, ponieważ to właśnie z tego funduszu wyprowadzano środki po to, by realizować partykularne interesy partii Ziobry. Był to de facto to jego prywatny fundusz. Fundusz, który miał z założenia pomagać ofiarom przestępstw, a nie generować kolejne przestępstwa, do czego, jak widać, dopuścił się Zbigniew Ziobro i jego kompanii z partii Suwerenna Polska. Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki nazywa te wydarzenia gangsterskim działaniem. To ja tutaj Państwa zapytam. Oczywiście liczę na Wasze poranne komentarze. Czy faktycznie gangsterskim działaniem jest to? No, z punktu widzenia ziobrystów być może, że służby zajmują się przestępstwami. W końcu gangsterzy odpowiedzą za to, co zrobili. Oczywiście ta sprawa ma też swoje tło, ponieważ no, przeszukanie dokonuje się w jakimś celu po to, by w tym przypadku akurat namierzyć konkretne dokumenty. My wiemy, jakie one są. Chodzi o słynną dotację dla księdza egzorcysty, który chciał leczyć ludzi salcesonem. Szanowni Państwo, ta sprawa jest szczególnie bulwersująca, ponieważ te środki, które mogłyby pomagać ofiarom przestępstw, zostały dane na konto kapłana i to w jak perfidny sposób. O co chodzi? Bardzo prosty myk. Fundusz Sprawiedliwości ma pomagać ofiarom przestępstw. Kapłan założył sobie fundację, która nazwała siebie samą, że będzie pomagała ofiarom przestępstw, ale potrzebowała na ten cel 100 milionów złotych. Jak wpisano we wniosku, pieniądze te miały trafić do firm budowlanych, jakie miały realizować inwestycje Pato Plebana. Okazało się, że zamiast sale, gdzie będą się odbywać zajęcia, gdzie można komuś pomóc, kapłan Pleban wybudował sobie studio telewizyjne. Taki oto kaprys za pieniądze nas wszystkich, za ponad 100 milionów złotych, bo o takiej kwocie mówimy, która mogłaby skutecznie posłużyć temu, by pomagać, by nieść potrzebną tak w Polsce pomoc wielu ofiarom przestępstw, o których to właśnie Ziobro zapomniał. Szanowni Państwo, mamy też komentarz oczywiście Suwerennej Polski, Patryk Jaki, który tak ochoczo, tak często wspierał Ziobrę. Pisze, że dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara służby włamały się do domu Ziobry. Czy oni zapomnieli naprawdę o tym, jak włamywali się do domów normalnych ludzi, jak włamywali się do ich normalnych żyć przez ostatnie 8 lat? Szanowni Państwo, przypomnę, że za czasów Ziobry nie tylko pukano samego rana o 6 rano, nie tylko słynne przysłowie, anegdota, że przyjdą nocą i kolbami w drzwi za łomocą miała swoje zastosowanie, bo i nocą przychodzili, czego dowodem jest sam Roman Giertych, poszkodowany przez ziobrystów, poszkodowany przez pisowców. Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl/EXSUMF.
UMF, który omal nie zszedł na zawał serca, podczas gdy niesłusznie go oskarżano. I oni dzisiaj mają czelność pisać o gangsterskich porachunkach. W końcu prawdziwi gangsterzy, po prostu miejmy nadzieję, że nie będą musieli tylko borykać się z przeszukaniami, ale także z wnioskami o tymczasowe aresztowanie, które mam nadzieję, że sądy wobec tych przestępców będą po prostu obligatoryjnie, a nie fakultatywnie stosowali. Szanowni Państwo, oczywiście nie milkną echa i komentarze w tej sprawie. Ziobryści cały czas bronią Wosia, Romanowskiego i Mateckiego. Co ważne, do ich mieszkań także dzisiaj weszły służby specjalne. Woś to ten, który u nas często gości w naszym programie. Matecki, no jego Państwo chyba nie muszę przedstawiać, również nasz częsty gość, ale zobaczcie Państwo, jak te przeszukania potwierdzają nasze przypuszczenia. Otóż okazało się, że społeczeństwo obywatelskie, trzymające rękę na pulsie możliwych przestępstw ziobrystów, jednak miało rację. Jeżeli my nazywaliśmy w naszym programie często ziobrystów zorganizowaną grupą Solidarnej czy Suwerennej Polski, jeżeli my również nazywaliśmy pisowców członkami zorganizowanej pisowskiej grupy, nie mieliśmy do tego pełne prawo, co dziś zresztą potwierdzają służby. Szanowni Państwo, też miejmy świadomość tego, że przeszukania nie odbywają się od tak ad hoc. Prokurator, który wydaje polecenie odpowiednim organom, czy to Centralnemu Biuru Śledczemu, czy antykorupcyjnemu, czy chociażby policji, musi mieć ku temu bardzo mocne podstawy. Dlaczego? Ponieważ każde przeszukanie można zażalić w trybie złożenia zażalenia na wykonanie konkretnej czynności procesowej, jaką w tym wypadku jest właśnie przeszukanie. Czekam na Państwa głos, czy czekaliście na ten moment. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie. My cały czas na bieżąco zbieramy dla Państwa te informacje. Zapraszamy też na naszego Twittera, gdzie na bieżąco publikujemy także komentarze naszych rozmówców w tej sprawie. Przypomnijmy, dziś samego rana mieszkanie Zbigniewa Ziobro zostało przeszukane pod jego nieobecność. Podobny los spotkał między innymi Wosia, Romanowskiego i Mateckiego. Sprawdzę jeszcze, czy jest jakaś najnowsza depesza w Polskiej Agencji Prasowej dla Państwa, by zrzucić okiem na nowe informacje i fakty w tej sprawie. No oczywiście są cały czas nowe Twittery, jakie się pojawiają. Mamy jeszcze oświadczenie prokuratury. Cytuję sprzed dosłownie 5 minut. Na polecenie prokuratorów Zespołu Śledczego do Spraw Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzone są dziś czynności przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju. Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczenie dowodów, w tym m.in. dokumentacji dotyczącej Funduszu Niesprawiedliwości prowadzonego przez Zbigniewa Ziobrę i jego kolegów. Adam Bysiek, dziękuję za teraz. Oczywiście zapraszam Państwa do tego, by na bieżąco komentować. To dzieje się teraz. Jesteśmy świadkami historycznego momentu. To właśnie na tą część rozliczenia PiS wszyscy czekaliśmy. Apeluję o komentarze i oczywiście bardzo serdecznie w dniu swoim i całego zespołu proszę Państwa o kliknięcie subskrybuj. Adam Bysiek, dziękuję pięknie. My widzimy się punktualnie o 16.30. No chyba, że pojawią się jakieś nowe informacje i nagrania z tych czynności przeszukania pokoju, mieszkania i mieszkań Ziobry i jego pobrateńców. Kłaniam się nisko, dobrego dnia i do zobaczenia. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.